Witam bardzo serdecznie panią Elżbietę Balińską, żonę zmarłego Lecha Balińskiego. Przewodniczącego Rady Gminy, pana Mariana Wojciechaka. Panie i panów radnych Rady Gminy w Galewicach. Panią sekretarz Rady Gminy i pełniącą jednocześnie obowiązki wójta gminy, panią Grażynę Tęsierowską. Skarbnika gminy, panią Annę Kaczmarek. Oraz wszystkich dyrektorów placówek oświatowych i jednostek budżetowych gminy. W imieniu organizatorów również serdecznie witamy zawodników, trenerów i działaczy drużyn biorących udział w dzisiejszym turnieju. Motoru Praszka. Drużynę i zawodników, trenerów, działaczy, gigancików do ruchu. Mam prośbę, aby drużyny te pokazały się nam, bo nie wiemy, nie znamy, którzy to są. Drużynę i zawodników, trenerów Wielka S Biała. Drużynę zawodników, działaczy, trenerów Wilków Opatów. I gospodarzy drużyny, które są gospodarzami dzisiejszego turnieju, plus dwie drużyny UKS-u Galgadu Galewicy. Bardzo proszę o powstanie wszystkich i uczczenie pamięci zmarłego Lecha Balińskiego minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Pozwólcie państwo, że na wstępie parę słów o świętej pamięci Lechu Balińskim. Jak wiemy, był on również absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego, wychowawcą i wieloletnim dyrektorem Domów Czasów Dziecięcych w Głazie. Urząd wójta gminy Galewice objął w 2007 roku. Od tego czasu gmina Galewice zostaje zauważona w województwie łódzkim, a nawet w kraju, poprzez właśnie działania świętej pamięci wójta. Propagowanie, wspieranie, organizowanie wielu zawodów sportowych, maratonów, turniejów w różnych dziedzinach sportu. Od tego czasu powstają również uczniowskie kluby sportowe, powstają nowe i modernizowane są istniejące gminne obiekty sportowe. W latach 2008-2010 zostaje zorganizowanych 8 turniejów o Puchar wójta gminy Galewice Lecha Balińskiego, z których 4 są to turnieje halowe. Efektem działań ówczesnego wójta gminy było przyznanie gminie Galewice w ogólnopolskim konkursie Gimnes sportowego Oscara i tytułu Sportowa Gmina. Pozwólcie państwo na osobistą refleksję. Kiedy rok temu świętej pamięci wójt Lech Baliński poprosił mnie, aby w jego imieniu dokonać otwarcia turnieju halowego, bo on będzie później, z wielką przyjemnością zgodziłem się, ponieważ był człowiekiem, którego reprezentowanie w
było na szczytem. Nie można było postąpić inaczej, jak tylko, aby ten turniej dzisiejszy nosił imię zmarłego wójta gminy Galewice Lecha Balickiego, wielkiego miłośnika sportu, w młodości również, przepraszam, sportowca, uprawiał lekką atletykę. Mamy wielką nadzieję, że turniej ten na stałe zostanie wpisany w program gminnych imprez sportowych. Szanowna Pani Elżbieto, serdecznie dziękujemy już na wstępie, że zaszczyciła nas Pani swoją obecnością. Nas wszystkich, a przede wszystkim zawodników, których zawsze Pani zmarły mąż otaczał wielką troską i których los jako sportowców, uczniów i mieszkańców gminy nie był obojętny. Zapewne i dzisiaj tam z góry obserwuję i kibicuję zawodnikom drużyny UKS, których sukcesy sprawiały ogromną radość. Szanowna Pani Elżbieto, niech ta symboliczna wiązanka kwiatów będzie wyrazem wielkiego naszego szacunku, uznania i podziękowania dla Pani. Bardzo proszę Panią o dokonanie otwarcia dzisiejszego turnieju. Dziękuję wszystkim tutaj obecnym za inicjatywę właśnie powstania tego pierwszego turnieju. Dziękuję. Do słów tutaj, które padły, już w zasadzie nie muszę wiele dodać. Dziękuję Wam, zawodnicy, wśród których są również moi uczniowie i zawodnicy. Dziękuję serdecznie. Myślę, że mąż tu jest z nami. Tymi słowami pierwszy halowy turniej piłki nożnej im. Lecha Balickiego otwarty przez Panią Elżbietę uważamy za otwarty.